Otwieram Wicesk Korpus Sefiradu gminy Koniusza i informuję Państwa, że obrady są transmitowane na bieżąco i nagrywane na urządzeniach. Proszę więc o ciszę i chwilę uwagi. Proszę o potwierdzenie kworum. W sprawie listy obecności i kworum stwierdzam, że na stan 15 obecnych jest 13. Jest to więc odpowiednia ilość osób do podejmowania prawomocnych uchwał. Serdecznie i gorąco witam na dzisiejszej sesji wójta gminy Koniusza pana Wiesława Rutka, następcę wójta Huberta Drzyba-Brzynia. Witam Martę Zabłocką, byłą dyrektor Szkoły Podstawowej w Koniuszy. Witam panią Renatę Sochę, kierownik ZAS-u. Witam panią Jolantę Cieślę, kierownik GOPS-u. Witam serdecznie i gorąco nowo wybranych sołtysów pana Daniela Kwietnia i pająka Marcina. Witam serdecznie wszystkich państwa radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam pracowników Urzędu Gminy. Materiały na dzisiejszej. Szanowni Państwo, otrzymaliście, ale dla przypomnienia odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, zmiana budżetu gminy Koniusza na 2021 rok. Podpunkt B, zmiana uchwały nr 655 2019 roku Rady Gminy Koniusza dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych do inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenie wynagrodzenia za inkasę. Podpunkt C, zmiana uchwały nr 654/2019 roku Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2000 w sprawie inkasa opłaty za podarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt D. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022. Podpunkt E. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Biurkowie Wielkiej pod przepą Pownię Sanitarną. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu. Podpunkt G. Wyrażenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w posądzie prawem służebności gruntowej. Podpunkt H. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszu. Podpunkt I. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Koniusza. Podpunkt J. Przekazanie projektu zmian regulaminu dostarczenia wody i prowadzenia ścieków organowi regulującemu do zaopiniowania. Podpunkt siódmy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski, punkt ósmy, sprawy bieżącej wolne wnioski, punkt dziewiąty, zakończenie. Czy szanowni radni ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, jest to przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Zgodnie z ustaleniami protokół poprzedniej sesji 27 był włożony do oglądu w Biurze Rady, jak i dzisiejsze obrady. Stwierdzam, że protokół odejście na faktyczny przebieg sesji i wnioskuję o przyjęcie do odczytania. Czy szanowni radni ma jakieś uwagi do protokołu poprzedniej sesji? Nie widzę, dziękuję. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 13 radnych, 13 było za,
przeciw, 0 wstrzymujących, 0. Stwierdzam, że protokół sesji został przyjęty. Wysoka Rado, aby nie trzymać tu panią dyrektor Zabłocką, proszę więc o zabranie głosu pana wójta, a nas wszystkich o powstanie. Jeśli można, pani dyrektor, to bardzo proszę tutaj. Państwo wiedzą, że pani dyrektor z dniem 31 sierpnia, z dniem 1 września jest nauczycielem. Zakończyła pełnienie funkcji dyrektora. I tutaj szanowna pani dyrektor, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy, w imieniu Rady Gminy Koniusza oraz swoim, pragnę złożyć pani dyrektor gorące podziękowania za sumienną i ofiarną pracę na rzecz szkoły. Pracę tym bardziej wymagającą, iż od prawie 21 lat związaną z pełnieniem funkcji kierowniczej. Przez wiele lat pokazywała nam pani, zawsze mając na uwadze dobro dzieci, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy kierować placówką, by stała się szkołą XXI wieku. Wysokie wyniki nauczania i sukcesy osiągane przez szkołę są potwierdzeniem i uwieńczeniem pani pracy i wysiłku oraz powodem do satysfakcji również dla władz gminy. Dziękujemy za troskę o sprawy szkoły, ogromny wpływ na jej rozwój i rozbudowę, trud włożony w zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju uczniów i nauczycieli. Doceniając wieloletnie zaangażowanie i rolę w budowaniu bardzo pozytywnego wizerunku szkoły i gminy, jeszcze raz serdecznie pani dyrektor dziękujemy za całokształt pracy. Życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku i wdzięczności w imieniu Rady pismo podpisał przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nogieć, w imieniu gminy, mieszkańców wójt Wiesław Rudek. Pani dyrektor, będzie nam pani tutaj brakowało, ale najważniejsze jest chyba to, że pani z nami zostanie, że pani dalej będzie dzieliła się swoim doświadczeniem. Odchodząc, ma pani satysfakcję, porównując, do jakiej szkoły pani przyszła, zostając dyrektorem 20 lat temu, jaką szkołę pani zostawia. To jest nagroda, chyba najlepsza nagroda, słowa tego nie wyrażą, i satysfakcja z tego trudu, jaki pani włożyła w rozwój tej szkoły. Także serdecznie pani dziękujemy. Dziękuję bardzo. Takie podziękowanie dla pani Marty Zabłockiej, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Koniuszy, za wieloletnią współpracę i trud włożony w wychowanie wielu młodych pokoleń. Serdecznymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie wójcie, ja tylko dwa słowa dosłownie. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, panie wójcie, chciałam bardzo serdecznie podziękować za te 21 lat współpracy z Państwem. Chciałam powiedzieć, że ta współpraca była ogromną przyjemnością. Oczywiście bywały dni bardzo takie nerwowe, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba było zadecydować o budynku szkoły w Posądzy. No doznaliśmy, i ja osobiście, i moja rodzina, doznaliśmy trochę hejtów różnych, ale to zło, które my doznaliśmy, obróciło się na dobre i dzisiaj i szkoła w Koniuszy, i tym bardziej przedszkole w Posądzy może się cieszyć tym, że mamy w gminie, a myślę, że na skalę w całym naszym państwie, przepiękne przedszkole. Także ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Tak jak pan wójt powiedział, jeszcze jak będę miała zdrowie, to przez rok jeszcze będę pracowała jako normalny nauczyciel. I bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz powtarzam, że ta praca przez 21 lat była ogromną przyjemnością. Z takim panem wójtem, z taką radą i z takimi radnymi i z takimi sołtysami. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I dziękuję za te głosy. Podziękowaniu za całokształt
Pani pracę i za jakoś wyrażenie wdzięczności. Proszę przyjąć ten skromny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dziękuję ślicznie. Ja chciałem również w imieniu sołtysów złożyć najserdeczniejsze życzenia i dziękuję za współpracę. Po prostu bardzo dużo my współpracowali i myślę, że będziemy nadal współpracować, jak tylko będzie możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracamy do naszego porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4. Są to interpelacje i wnioski rady. Z uwagi na obowiązek ustawowy proszę rady o odłożenie interpelacji wniosków w formie pisemnej. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021 roku. I tu proszę o przedstawienie panią Grażynę Bryczak, inspektora do spraw księgowości. Proszę. Proszę Państwa, przedstawię sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021. Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza nr 24 przez 196 przez 2020 z dnia 29 grudnia 2020 plan dochodów na rok 2021 wynosił 46 979 114 złotych 51 groszy. W tym dochody bieżące 43 728 852 złotych 40 groszy, dochody majątkowe 3 250 262 złotych 11 groszy. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 30 czerwca 2021 spowodowały zwiększenie planu dochodów do kwoty 48 177 644 złotych 47 groszy. W tym dochody bieżące 45 604 5 zł i 36 groszy, dochody majątkowe 2 573 639 zł 11 groszy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 wynosi 23 512 166 zł 22 grosze, co stanowi 48,8% wykonania planu. W tym dochody bieżące 23 325 723 złote 64 grosze, to jest 51,15% wykonania planów dochodów bieżących. Dochody majątkowe 186 442 złote 58 groszy, to jest 7,24% wykonania planu dochodów majątkowych. Do dnia 30 czerwca 2021 dokonano zwiększenia planu przychodów do kwoty 6 246 625 zł 49 groszy w poszczególnych paragrafach. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 158 335 zł jako zwrot pożyczki udzielonej dla OSP Wierzchno. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 471 435 złotych 10 groszy. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 636 855 zł 39 groszy. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 980 000 zł. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2021 stanowi 2 47 260 zł 6 groszy jako
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 471 435 zł 10 groszy. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 636 855 zł 39 groszy. Wolne środki, w których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 938 969 zł i 57 groszy. Zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Koniusza nr 24 przez 196 przez 2020 z dnia 29 grudnia 2020 plan wydatków na rok 2021 wynosi 51 397 683 zł 34 grosze, w tym wydatki bieżące 42 086 8 zł 17 groszy, wydatki majątkowe 9 311 675 zł 17 groszy. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 30 czerwca 2021 spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty 53 238 094 zł 96 groszy, w tym wydatki bieżące 45 385 474 zł 29 groszy, wydatki majątkowe 8 852 620 złotych 67 groszy. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 wynosi 22 832 074 złotych 26 groszy. To stanowi 42,89 zł wykonania planu, w tym wydatki bieżące 19 506 838 złotych 11 groszy. To jest 42,98 zł wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe 3 325 236 złotych 15 groszy. To jest 42,35% wykonania planu wydatków majątkowych. Rozchody zaplanowane na 1 stycznia 2021 w paragrafie spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów to kwota 1 027 840 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Banku Spółdzielczym Proszowice. Do dnia 30 czerwca 2021 dokonano zmian w planie rozchodów do kwoty 1 186 175 zł w poszczególnych paragrafach. Wpłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 1 027 840 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Banku Spółdzielczym Proszowice. Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 158 335 zł jako pożyczka dla OSP Wierzchów. Na dzień 30 czerwca 2021 zrealizowano rozchody w wysokości 672 255 zł jako spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, kwota 513 920 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Banku Spółdzielczym Proszowice. Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 158 335 zł jako pożyczka dla OSP Wierzchno. Plan dochodów budżetu gminy Koniusza wraz z wykonaniem za okres pierwszego półrocza 2021 według działów. Rolnictwo i łowiectwo. Plan 571 524 zł 6 groszy. Realizacja dochodów na poziomie 54,18% planu. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 240 tysięcy. Realizacja dochodów na poziomie 36,67% planu. Transport i łączność. Plan 1 084 554 zł. Realizacja dochodów 0% planu. Wykonanie 0 zł. Etap realizacji. Otrzymano promesę na zadanie remont drogi gminnej w miejscowości Biurku Wielki i Zielona w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gospodarka mieszkaniowa. Plan 213 200 zł.
realizacja dochodów na poziomie 42,74% planu, administracja publiczna plan 73 902,40 zł, realizacja dochodów na poziomie 66,8% planu, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1700, realizacja dochodów na poziomie 49,88% planu. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 72 500 zł, realizacja dochodów na poziomie 2,7% planu. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 10 694 044 zł, realizacja dochodów na poziomie 52,55% planu. Różne rozliczenia plan 14 396 675 zł 16 groszy, realizacja dochodów 56,73% planu. Wykonanie 8 166 598 zł 16 groszy jako dochody bieżące. Wpływy z subwencji oświatowej 5 152 856 zł. Wpływy z subwencji wyrównawczej 2 977 242 zł. Wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 32 292 zł. Oświata i wychowanie plan 931 612 17 groszy, realizacja dochodów na poziomie 55,71% planu. Ochrona zdrowia plan 19 748 zł, realizacja dochodów na poziomie 54,43% planu. Pomoc społeczna plan 237 711 zł, realizacja dochodów na poziomie 49,33% planu. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 337 532 38 groszy, realizacja dochodów na poziomie 32,59% planu. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12 388 zł, realizacja dochodów 100% planu. Rodzina plan 13 182 449 zł 29 groszy, realizacja na poziomie 52,18% planu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6 092 504 zł 1 groszy, realizacja dochodów na poziomie 25,24% planu. Plan wydatków budżetu gminy Koniusza wraz z wykonaniem za okres pierwszego półrocza 2021 według działów rolnictwo i łowiectwo plan 1 443 944 zł 6 groszy, wykonanie na poziomie 28,20% planu. Transport i łączność plan 3 574 250 zł, wykonanie na poziomie 18,32% planu. Gospodarka mieszkaniowa na poziomie gospodarka mieszkaniowa plan 579 840 814 zł 40 groszy, wykonanie na poziomie 28,2% planu. Działalność usługowa plan 23 000, wykonanie na poziomie 41,5% planu. Administracja publiczna plan 3 924 357 zł 7 groszy, wykonanie na poziomie 48,61% planu. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1700, wykonanie na poziomie 22,35% planu. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 764 007 zł 87 groszy, wykonanie na poziomie 18,27% planu. Obsługa długu publicznego plan 150 000, wykonanie na poziomie 20,67% planu. Oświata i wychowanie plan 16 699 374 zł 49 groszy, wykonanie na poziomie 50,84% planu. Ochrona zdrowia
plan 164 074,27 zł, wykonanie na poziomie 39,40% planu. Pomoc społeczna, plan 1 385 203,33 zł, wykonanie na poziomie 52,22% planu. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 323 869 zł 44 grosze, wykonanie na poziomie 21,52% planu. Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 362 894 zł, wykonanie na poziomie 35,47% planu. Rodzina, plan 13 652 214 92 grosze, wykonanie na poziomie 52,82% planu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 9 092 015 11 groszy, wykonanie na poziomie 28,59% planu. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 469 000, wykonanie na poziomie 48,51% planu. Kultura fizyczna, plan 23 800, wykonanie na poziomie 3%. Informacja o realizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy Koniusza w pierwszym półroczu 2021. Dochody ogółem, plan na 2021 rok 46 979 114 51 groszy, plan na pierwsze półrocze po zmianach 48 178 943 87 groszy, wykonanie w pierwszym półroczu 2021 23 512 166 22 grosze, to stanowi 48,84% wykonania. Dochody bieżące, plan na 2021 wynosi 43 728 852 zł 40 groszy, plan na pierwsze półrocze po zmianach 45 605 307 76 groszy, wykonanie w pierwszym półroczu 2021 23 325 723 zł 64 grosze, to stanowi 51,15%. Dochody majątkowe, plan na 2021 wynosi 3 250 262 zł 11 groszy, plan na pierwsze półrocze po zmianach 2 573 639 zł 11 groszy, wykonanie w pierwszym półroczu 2021 186 442 zł 58 groszy, co stanowi 7,24%. Wydatki ogółem, plan na 2021 wynosił 51 397 683 zł 34 grosze, plan na pierwsze półrocze po zmianach 53 239 397 36 groszy, wykonanie planu za pierwsze półrocze 22 832 074 26 groszy, co stanowi 42,89%. W tym wydatki bieżące, plan na 2021 wynosił 42 086 807 17 groszy, plan na pierwsze półrocze po zmianach 45 386 776 zł 69 groszy, wykonanie planu za pierwsze półrocze 19 506 838 zł 11 groszy, to stanowi 42,98%. Wydatki majątkowe, plan na 2021 9 311 675 zł 17 groszy, plan na pierwsze półrocze po zmianach 7 852 620 złotych 67 groszy, wykonanie planu za pierwsze półrocze 2021 3 325 236 złotych 15 groszy, co stanowi 42,35% planu. Przychody budżetu, plan na 2021 wynosił 5 446 408 złotych 83 grosze,
Plan na pierwsze półrocze po zmianach 6 246 625 zł 49 groszy. Wykonanie planu za pierwsze półrocze 2 47 260 6 groszy. To stanowi 32,77% planu. Rozchody budżetu. Plan na 2021 wynosił 1 027 840 zł. Plan na pierwsze półrocze po zmianach 1 186 175 zł. Wykonanie planu za pierwsze półrocze 672 255 zł, co stanowi 56,67%. Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Plan na 2021 wynosił 1 027 840 zł. Plan na pierwsze półrocze bez zmian 1 027 840 zł. Wykonanie planu za pierwsze półrocze 513 920 zł. To stanowi 50%. Informacja o realizacji wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazane w wieloletniej prognozie finansowej. Realizacja przyjętych przedsięwzięć na rok 2021. Wydatków bieżących. Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2021 w toku realizacji to jest program LIFE, realizacja lata 2016-2023, realizacja zgodnie z harmonogramem, złożono wstępną deklarację o przedłużenie realizacji projektu. Zwiększenie dostępności przedszkolnej na terenie gminy Koniusza, przedszkole w Posące, realizacja lata 2019-2021, realizacja zgodnie z harmonogramem, ponoszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego, utworzenie żłobka samorządowego w miejscowości Wierzno, realizacja lata 2019-2021, realizacja zgodna z harmonogramem, ponoszenie wydatków w związku z funkcjonowaniem bieżącym żłobka. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego, realizacja lata 2017-2025, realizacja zgodna z harmonogramem, ponoszenie wydatków na rzecz obsługi projektu oraz dotacja dla lidera gminy Kocmyrzów-Lubożyca. Małopolskie talenty, pierwszy i drugi etap edukacyjny, realizacja lata 2019-2022, realizacja zgodnie z harmonogramem, zajęć lekcyjnych oraz wyjazdowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy, utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem oraz utylizacja eternitu na terenie gminy Koniusza. Realizacja lata 2021-2022. Podpisano umowę na dofinansowanie. W wydatkach bieżących zaplanowano w drugim półroczu usunięcie części eterniku znajdującego się na budynkach mieszkańców gminy. Obudź swój potencjał zawodowy, podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych. Realizacja lata 2017-2025. Rozpoczęto realizację nowego projektu poprzez rekrutację uczestników i przeprowadzenie pierwszych kursów, warsztatów i zajęć oraz spotkań ze specjalistami medycyny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wydatki majątkowe. Zadania w toku realizacji w 2021 roku. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniusza i Piotrkowice Małe. Poprawa jakości środowiska. Realizacja lata 2020-2022. Realizacja umowy z wykonawcą zadania oraz podpisanie umowy na dofinansowanie, w której środki stanowią refundację wydatków już poniesionych. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego. Realizacja lata 2017-2025. Realizacja warunków umowy z wykonawcami. Realizacja umów cywilnoprawnych z mieszkańcami gminy w celu wpłat na pokrycie kosztów montażu instalacji OPE. Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem oraz utylizacji eternitu z terenu gminy Koniusza. Realizacja lata 2021-2022. Podpisano umowę na dofinansowanie. W wydatkach bieżących zaplanowano w drugim półroczu usunięcie części eternitu znajdującego się na budynkach mieszkańców gminy. Zwiększenie dostępności przedszkolnej na terenie gminy Koniusza, przedszkole w Posądy. Projekt w grupie wydatków majątkowych na etapie końcowym. Dokonano wydatkowania na modernizację budynku przedszkolnego. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie planu w kierunku modernizacji placu zabaw przy przedszkolu.
utworzenie żłobka samorządowego w miejscowości Wierzno, realizacja zgodnie z harmonogramem, poniesiono wydatki na pracę modernizacyjne budynku pod placówką opieki dla dzieci do 3 lat. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą w miejscowości Szabia, złożono wniosek aplikacyjny w związku z pulą środków rezerwowych instytucji dotujących. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021. Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy. Przychody, plan 355 tysięcy złotych, wykonanie 175 tysięcy 900, co stanowi 49,55%. Koszty, plan 355 tysięcy, wykonanie 131 519 złotych 12 groszy, co stanowi 37,55%. Gminna Biblioteka Publiczna w Koniuszy. Przychody, plan 118 tysięcy złotych, wykonanie 54 996 złotych, to stanowi 46,61%. Koszty, plan 118 tysięcy złotych, wykonanie 59 734 złotych, 28 groszy, to stanowi 50,62%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie zarówno robimy jakieś pytania, no proszę. Znaczy, jeśli można, Panie Radny, to było dokładnie omawiane na komisjach, Państwo sobie to przeanalizowali, jak zwróciliście uwagę, te koszty stałe, które są przez cały rok, są wykonane na półrocze w granicach 50%. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, tutaj jak Pani Inspektor czytała, to wykonania jeszcze nie ma, jest nawet w jednym przypadku zerowe, z uwagi na to, że te inwestycje dopiero rozpoczną się w drugiej połowie roku, czyli one będą ujęte dopiero na koniec roku. Także jak Państwo widzicie, pomimo niełatwego budżetu, realizacja budżetu na dzień dzisiejszy nie jest zagrożona. Nie wiem, czy Państwo jeśli jakieś pytania macie, w odniesieniu do tego, co tutaj koleżanka przeczytała, to bardzo proszę. Natomiast za chwilę będzie pewnie Pan Przewodniczący ogłosił następny punkt i tam będą zmiany budżetowe. Te zmiany budżetowe były omawiane i przedstawione bardzo dokładnie na ostatnim posiedzeniu komisji. W związku z tym, że przez ten tydzień nie musieli wprowadzać żadnych zmian, czyli te zmiany zostały takie, jakie były przedstawione. Czy koleżanka ma jeszcze raz przedstawić, czy wystarczy, jeżeli przeczyta uchwałę? Uchwałę wystarczy. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. To jest podjęcie uchwał w sprawie podpunktu zmiana budżetu gminy Koniuszy na 2021 rok. I to proszę o zabranie głosu panią podinspektor, panią Grażynę Wleciał. Tak było mówione, odczytać projekt uchwały. Proszę Państwa, na posiedzeniu komisji zostały omówione zmiany budżetu gminy Koniusza na rok 2021. W związku z tym odczytam treść projektu uchwały Rady Gminy Koniusza nr 28/2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Koniusza na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, 212, 235 oraz 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 162 754,78 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące o kwotę 162 754,78 groszy. Paragraf 2, punkt 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 492 791,78 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące o kwotę 492 791,78 groszy. Punkt 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 330 037 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
tym wydatki bieżące o kwotę 198 037 zł, wydatki majątkowe o kwotę 132 000. Paragraf trzeci. Uchwale budżetowej gminy Koniusza na 2021 rok nr 24 przez 196 przez 2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2021 w łącznej kwocie 1 2327,13 zł, jak w załączniku nr 8 do uchwały. Paragraf 4. Uchwale budżetowej gminy Koniusza na 2021 rok nr 24 przez 196 przez 2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 plan dochodów bieżących i majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 2 plan wydatków bieżących i majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 8 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniusza. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie jeszcze mamy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęcie uchwały przedstawionej przez Panią Grażynę Dęcia? Proszę nacisnąć przycisk. Na walec nie spać. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, przeciw było 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu B. W sprawie zmiany uchwały nr 655/2019 roku Rady Gminy Koniusza dnia 18 lutego 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia i konceptu tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkasa. I tu proszę na początku zabranie głosu Pana Wójta. Proszę. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, bo informacja była na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej, dwóch sołtysów z terenu naszej gminy złożyło rezygnację z powodów, o których Państwu mówiłem na komisji. Zostali wybrani sołtysi, którzy pozwolili sobie, Pan będzie tutaj zaprosić na dzisiejsze spotkanie. Tak jak Państwu mówiłem, sołtysem gmina Dolitwa został Pan Daniel Kwiecień. Sołtysem Karwina został Pan Marcin Pajek. Także gratuluję Panom wyboru. Myślę, że godnie będziecie reprezentować mieszkańców i myślę, że Wasza współpraca ze mną i z Radą Gminy będzie się układała tak jak poprzednim sołtysom, czego Wam tutaj serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Wójtowi. Teraz proszę o zabranie Panią Podinspektor Grażynę Dęcią, proszę. Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały nr 28 przez 2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 55 przez 2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, artykułu 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, artykułu 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 6 przez 55 przez 2019
Rady Gminy Koniusza dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso zmienia się treść paragrafu 2 punkt 9 i 11, który otrzymuje brzmienie. Punkt 9. Gnatowice, pan Daniel Kwiecień. Punkt 11. Karwin, pan Marcin Pajo. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniusza. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie są jakieś pytania do głosu? Nie widzę. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, przyznaję się z panią Grażyną Leciar. Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, 13 było za, przeciw, 0 wstrzymujących, 0. Stwierdzam, że uchwała podjęta. Przechodzimy do następnej uchwały punktu C w sprawie zmiany uchwały nr 654/2019 roku Rady Gminy Koniusza dnia 18 lutego 2019 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I to proszę pan inspektor o zabranie głosu. Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały nr 28/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 8 i artykułu 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 61 ustęp 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 6/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się treść paragrafu 2, punkt 9 i 11, który otrzymuje brzmienie. Punkt 9 Gnatowice, pan Daniel Kwiecień. Punkt 11 Karwin, pan Marcin Fajor. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniusza. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie w upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy szanowni, że jakieś pytania w tym temacie do poprawki? Nie widzę. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w związku z panią Grażyną Dociak, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 13 radnych, 13 było za, przeciw, 0 wstrzymujących, 0 stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy na następny uchwały pod punkt D. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022. I to proszę panią kierownicę za to panią Renatę Sochę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Czy szanowni radni w tym temacie jakieś pytania? Na komisji było omawiane szeroko, myślę, że wszystko jasne. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa za podjęcie uchwały przedstawienia przez panią Renatę Sochę, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 14 było za, przeciw, 0 wstrzymujących, 0 stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu E. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Biurkowie Wielkim pod przepływ gminy sanitarną. I tu proszę inspektora pana Piotra Wójcika o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czytam tekst uchwały, że wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Biurkowie Wielkim pod przepływ gminy sanitarną. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1980 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez gminę Koniusza w drodze umowy darowizny od osoby fizycznej nieruchomości położonej w obrębie biurków wielkich wyznaczonych jako działka na biurze inwestycyjnym 88/3 o powierzchni 0,0017. Dana pod przepływ powierzchni ustawodawczej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniusza. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Jest to nieruchomość, która jest zawodowa pompowaniem ścieków do takich celów nie służenia. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, jakieś pytania w tym temacie poproszę? Nie. Nie widzę, omawiane było. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa nie za podjęciem uchwały przedstawienia przez pana Piotra Wójcika, proszę nacisnąć przycisk.
Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 było za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu F w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 162 przez 9 położonej w Glewcu. I tu proszę też o zabranie głosu pana inspektora Wójcika. Uchwała się Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 162 przez 9 położonej w Glewcu na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy o 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 13 ust. 1 oraz artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Koniusza uchwała co następuje. Paragraf 1 wyrażający zgodę na sprzedaż działki nr 162/9 o powierzchni 0,0564 hektara położoną w Glewcu, mającą własność gminy Koniuszna objętą księgą wieczystą nr KL1A, mała przez 00319325. Wykonanie uchwały kierowało się wójtowi gminy Koniusza. Uchwała wchodzi w życie w prawie objęcia. Dziękuję bardzo. Czy będą macie są jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, podjęciem uchwały, czy są jeszcze pana Piotra Wójcika, czy na ten przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 było za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Twierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu G. Wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w posądzie prawnym przy urzędności gruntowej. Tu też proszę pana Piotra Wójcika o zabranie głosu. Uchwała Rady Gminy Koniusza w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w sądzie prawnym z urzędności gruntowej. Ja przypominę, proszę posłuchać. Rada Gminy Koniusza uchwała co następuje paragraf 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych polegających na prawie przejazdu, przewodu i przeglądu przez działkę o numerze ewidencyjnym 94/6 objętą księgą wieczystą numer KR1H/004-05-81/5 położoną w posądze będącą własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy Koniusza na rzecz współczesnych właścicieli i użytkowników działek numer 126/1, 126/2 oraz numer 125 położonych w posądze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koniuszwa. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przesiadam mnie radny, czy macie jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały przedstawionej przez pana Piotra Wójcika, proszę nacisnąć przeciw. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 było za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała ta podjęta. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Proszę o uwagę, rozpoczynamy. Rozpoczynamy dalej obrady, przechodzimy do punktu H. Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koniuszy. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Skargi Wniosków i Petycji pana Damiana Jaskulskiego. Proszę. Pozwolę sobie przeczytać uchwałę. Uchwała nr 28/2021 Rady Gminy Koniusza 9 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Koniusza uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się uznać skargę pani H.J. z dnia 19.07.2021 roku za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując przewodniczącego do doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącej. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Bo jeszcze pozwolę sobie uzasadnienie odczytać do tej uchwały. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego rozpoznanie skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie spraw należących do zadań własnych gminy podlega kompetencji Rady Gminy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła co następuje. W dniu 19.07.2021 pani H.J. wniosła zażalenie do wójta gminy Koniusza na czynności pracowników socjalnych oraz kierownika tutejszego ośrodka pomocy społecznej. Podania pani wpływały zarówno do wójta gminy Koniusza, jak i do ośrodka pomocy społecznej. Na wszystkie podania pisma wyżej wymienione otrzymywała pisemne odpowiedzi z zachowaniem ustawowego terminu. Pracownicy socjalni odbywali wizyty monitorujące w miejscu zameldowania pani wyżej wymienionej. Potwierdzeniem wizy są notatki służbowe sporządzone przez pracowników socjalnych w obecności dzielnicowego. Pierwsze pismo skarżącej wpłynęło dnia 10.04.2019 roku do wójta gminy, gdzie wyżej wymienione prosi o wskazanie, kto powinien płacić rachunki. Na pismo to pani J. otrzymała odpowiedź dnia 7.05.2019 roku. Kolejne pismo skarżącej wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 24.04.2019 roku w formie skargi dotyczącej synowej pani A.J. W skardze wyżej wymienionej opisuje z okresu 15 lat sprawy majątkowe, finansowe oraz niepoprawne zachowanie synowej, jak również syna. Z przeprowadzonej wizyty monitorującej pracowników socjalnych wynika, iż trwa konflikt pomiędzy synem, synową, a panią skarżącą na tle majątkowym. Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada narzędzi prawnych oraz nie jest instytucją powołaną do rozstrzygania prawnych konfliktów majątkowych. GOPS Koniuszy poinformował panią o możliwości skorzystania z pomocy prawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach. Odpowiedź na wyżej wymienione pismo pani skarżąca otrzymała dnia 22.05.2019 roku. W miesiącu październiku 2020 roku wpłynęło kolejne podanie pani H.J. do wójta gminy o udzielenie pomocy finansowej, w którym informuje ona, iż od miesiąca czerwca 2020 roku nie mieszka na terenie gminy Koniusza, lecz w Proszowicach. W związku z powyższym podanie zostało skierowane według właściwości do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach. Informacje o przekazaniu podania do Proszowic
pani skarżąca otrzymała dnia 23.10.2020 roku. Dnia 9.07.2021 roku wpłynęła prośba pani o wydanie pism składanych do Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również do Wójta Gminy Koniusza. Pani HJ w dniu 20.07.2021 otrzymała kserokopię żądanych dokumentów. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Koniusza uznaje, iż w niniejszej sprawie kierownik GOPS podjął wymagane przepisami prawa działania, a zatem przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną stosownie do dyspozycji artykułu 229 pkt 3 ustawy KPA. Zarazem stosowne do artykułu 239 KPA informuje się, iż w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadania skarżącego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy w tym czasie są jakieś pytania? Proszę. Uważam, że szeroko było omawiane na komisji. Wiadomo, o co chodzi. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem? Kto z państwa radnych za podjęciem uchwały przez pana Damiana Jaskółskiego, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Głosowało 13 radnych, 13 było za, przeciw 0, wstrzymujących 0, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnej uchwały kopii punkt A. Rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Koniusza. Proszę o zabranie głosu też przewodniczącego Komisji Skargi do Damiana Jaskulskiego. Proszę bardzo. Uchwała nr 28 przez 2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność wójta gminy. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się uznać skargę pana A.B. złożoną w dniu 9.08.2021 roku za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując przewodniczącego do doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do tego też odczytam uzasadnienie. W dniu 9 sierpnia 2021 roku pan A.B. złożył do Rady Gminy Koniusza skargę na przewlekłe prowadzenie sprawy związanej z zakłóceniem stosunków wodnych. W skardze wnoszący podnosi, że osoby reprezentujące organ prowadzący postępowanie administracyjne prowadziły je przewlekle z naruszeniem prawa i interesu skarżącego. Skarżący przytacza wyroki sądów, przepisy KPA i żąda ukarania osób. W dniu 31 sierpnia 2021 roku na wspólnym posiedzeniu Rada Gminy ze skargą została zapoznana komisja, w tym Komisja Skargi i Wniosków, działające przy Radzie Gminy Koniusza. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami wójta i ustaliła, co następuje. Pan skarżący wniósł 23 września 2019 roku podanie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zakłócenia stosunków wodnych. Postępowanie w sprawie było prowadzone wnikliwie, zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej. Na dzień wniesienia skargi do Rady Gminy Koniusza sprawa była rozpoznana, bowiem została przez organ wydana decyzja administracyjna 25 lutego 2021 roku. Nadto warto podkreślić, że w sprawie wypowiedziało się samorządowe kolegium odwoławcze w Krakowie, bowiem skargę
na wyżej wymienioną decyzję wniósł skarżący. Decyzją SKA z dnia 25 maja 2021 roku. Powyższy stan faktyczny przeczy zatem zawartym w skardze z dnia 9 sierpnia 2021 roku twierdzeniu skarżącego. Zarzut skarżącego dotyczy przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego. Był podnoszony przez niego w skargach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie kwestionowano działania podejmowane przez organ prowadzący postępowanie, a to z kolei powodowało konieczność przekazywania kompletnych akt do organu nadrzędnego. Niezależne od podwyższego podkreślenia wymaga okoliczność, iż wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 lutego 2020 roku akt drugi SAP przez KR 488/19 wójt gminy Koniusza zobowiązany został do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie w określonym terminie. To jest w ciągu 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi. W zakreślonym terminie organ podjął stosowne czynności, ponieważ gdy tylko otrzymał wyrok, przystąpił do jego realizacji. Odpis prawomocnego wyżej wymienionego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wraz z aktami sprawy został doręczony do Urzędu Gminy Koniusza w dniu 11 września 2020 roku, to jest piątek. Pierwszą czynność w sprawie podjęto niezwłocznie dnia 15 września 2020 roku. We wtorek, wszczynając postępowanie wyjaśniające w sprawie oraz wyznaczając termin wizji lokalnej na terenie na dzień 7 października 2020 roku. Wyznaczono termin wizji na wskazany termin, podyktowane było koniecznością uwzględnienia sposobu obiegu korespondencji, w tym przewidzenia okoliczności wedle której pismo organu zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ma respektować reguły doręczenia zastępczego, a zatem podjęcia dwukrotnej próby doręczenia przesyłki, co oznacza uwzględnienie przechowywania przez pocztę przesyłki do 14 dni. Niezależnie od powyższego, równolegle celem prawidłowego określenia stron postępowania, wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Geodezji w Proszowicach o wypis rejestru gruntów, który uzyskano w dniu 6 października 2020 roku. W dniu 9 października wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Proszowicach o wydanie map zasadniczych dla działek obu stron postępowania. Mapy otrzymano dopiero 14 grudnia 2020 roku. W dniu 12 października 2020 roku stronom przesłano kopię protokołu spisanego podczas wizji oraz zakreślono termin do wniesienia uwag. W dniu 28 października 2020 roku wysłano korespondencję do stron z informacją, iż w dniu 17 listopada 2020 roku zostanie w przedmiotowej sprawie przeprowadzony kolejny dowód w postaci wykonania pomiarów rzędnych, wysokościowych działek oraz wystawiono w tej samej dacie pismo powiadamiające strony o planowanym terminie załatwienia sprawy. 4 grudnia 2020 roku stronom postępowania przesłano mapy z pomiarami w celu zapoznawczym z wyników tych pomiarów. W tej samej dacie stosowano pismo informujące o planowanym terminie załatwienia sprawy. Uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19, a co za tym idzie również późno, 14 grudnia 2020 roku, otrzymane dokumenty z Powiatowego Ośrodka Geodezji w Proszowicach, wyznaczono datę ostatecznego załatwienia sprawy na dzień 26 lutego 2021 roku. Przez cały ten czas, pracując w części na kopiach dokumentów, analizowano wyniki zebranego materiału dowodowego, przede wszystkim pomiary wysokościowe działek. Podkreślenia zarazem wymaga, iż w dniu 21 lutego 2021 roku wójt gminy Koniusza wydał decyzję w sprawie z wniosku pana skarżącego dotyczącą zakłócenia stosunków wodnych na działce numer 97/2 w miejscowości Glew. Tym samym czynności podejmowane w sprawie, w tym decyzja administracyjna, zostaje wydane przed wniesieniem aktualnej skargi
przez pana skarżącego. W niniejszej sprawie, co zostało wykazane powyżej, organ podejmował szereg czynności zmierzających do zakończenia postępowania i w dacie 25 lutego 2021 roku wydał decyzję w sprawie, co zakończyło bieg postępowania w tutejszym Urzędzie Gminy. Podkreślić też należy, że skuteczność skargi na niewykonanie prawomocnego wyroku sądu zależy od tego, czy organ podjął czynności zmierzające do wykonania wyroku bez zbędnej zwłoki i wykonał wytyczne sądu, a nie od końcowego efektu tych czynności. Z powyżej przywołanych okoliczności wynika, że organ nie uchybił wyznaczonemu przez sąd terminowi i w zakreślonym terminie podjął czynności wymagane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Powyższe stanowisko skarżącego potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym podkreśla, że w postępowaniu prowadzonym na skutek skargi wniesionej w trybie artykułu 154 rozstrzygające znacznie ma treść wyroku wydanego w sprawie na bezczynność organu. Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skoro zatem w dniu 15 września 2020 roku, to jest zakreślonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie terminie określonym w wyroku z dnia 28 lutego 2020 roku, wójt gminy Koniusza podjął jedną z pierwszych czynności w sprawie, a przed wniesieniem kolejnej skargi na niewykonanie wyroku wydał decyzję w sprawie, to tym samym organ wykonał zobowiązanie nałożone na wspomniany wyżej wyrokiem. Co się tyczy pozostałych dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wykazanych w piśmie skarżącego. Należy również dodać, iż w obydwu wydanych wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniesione zostały skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tym samym wyżej wymienione sprawy zainicjowane przez skarżącego są aktualnie procedowane i w ich przedmiocie nie ma jeszcze prawomocnych rozstrzygnięć. Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Koniusza uznaje, iż w niniejszej sprawie podjęto wymagane przepisami prawa działania, a zatem przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną stosownie do dyspozycji artykułu 229 pkt 3 ustawy KPA. Zarazem stosownie do artykułu 239 KPA informuje się, iż w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadania skarżącego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za obszerne przedstawienie. Czy ktoś z państwa radnych lub osób zainteresowanych tym tematem chce zabrać głos? To ja może. Szanowni państwo, proszę. Szanowny radny gminy, panie przewodniczący, wnoszę tutaj o odczytanie mojego wniosku tutaj, żeby się zapoznała cała rada gminy ze skargą. Dotyczy to wójta gminy Konisza karania gminy. Przepraszam bardzo. Otrzymane rozmowy dzisiaj. Bardzo przepraszam. Na komisji mogło być omawiane, natomiast radni mają obowiązek się zapoznać ze sprawą, z wnioskiem, który tutaj złożyłem. Nie poza plecami radnego głosowania, tylko mają zgodnie ze słowami swoje podjąć decyzję i po zapoznaniu się z czym, na co mają głosować. Ale to było na wspólnej komisji. Na komisjach wspólnej wszyscy radni, cała rada jak dzisiaj była, to po tym wszystko wiem. Proszę bardzo. Komisje mamy wspólne, także wszyscy radni zostali zapoznani z treścią pana skargi, a komisja skarg, petycji i wniosków wnikliwie badała tą sprawę, także wszyscy radni są poinformowani o skardze, którą pan wnosił. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze ktoś w tym temacie chce zabrać głos?
Nie widzę. Proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały przedstawionej przez pana Damiana Kruckiego, proszę napisać przeciw. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 poradek, 17 było za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu J. W sprawie przekazania projektu zmian w regulaminie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków organowi regulującemu do zaopiniowania. Tu proszę o zabranie głosu pana Piotra Wójcika i pana inspektora. Proszę o czy innych potrzeb, jak to się ustala. To jest raz. I druga sprawa, jeżeli by ktoś tą ilość ustaloną przekroczył, czyli łamie regulamin, jakie są ewentualne konsekwencje z tego tytułu? Gmina jest spółką, bo to jest przedsiębiorstwem, jak również konserwatorem,
przyjeżdżając, jeśli jest taka potrzeba. Dodatkowo jeszcze decyduje na śródłoku, na przykład stawia zawód jedna, druga sala, to nie są na przykład trzyczwartowe. Tak, to jest regulowane. Niemniej, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy w tej wodzie w normalnych warunkach naprawdę starsza. Pewnie w niedalekiej przyszłości wydajemy rocznie, bo taka dla informacji Państwa, rocznie, proszę Państwa, wydajemy około 100-150 warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Wiadomo, że te domy nie powstają programów na raz odleki, one powstają tam w jakimś tam czasoprzestrzeni rozciągniętej. Niemniej, no, mamy, proszę Państwa, dosyć spory przyrost inwestorów pod względem budowy budownictwa mieszkaniowego. Przy inwestycjach, proszę Państwa, komercyjnych, które są na przykład, no, teraz ostatnio mamy firmy, nie są problemy. Tu bardziej się przyglądamy i określamy warunki, ile tego możemy dać razem wspólnie z konserwatorem. Nie chodziło o to, czy w danej sytuacji konkretnej przyłącza tam do danego obiektu, do domu, czy jest określana jakaś górna granica w metrach sześciennych, czy jak to jest określone? Statystycznie przyjmujemy 3,5 metra sześciennego na osobę. Czyli jest do danego przyłącza określona maksymalna ilość. Zawsze przy każdym jednym składaniu warunków po prostu patrzymy na przepływy, jakie tam są nominalne na sekundę na przykład i z reguły wszystkie przychodzą do nas. Wcześniej pytać, czy wszystko jest odrezygnowane, ja sobie zatrzymam. Ja się zgadzam. I to osób jest standardowo po prostu. Czy ewentualnie przekroczenie tego limitu, który jest określony w warunkach wydanych danemu użytkownikowi, o jakąś znaczną ilość, czym może skutkować? Tak, równo jest więcej niż ciśnienia. Proszę? Jest to bardzo dobrze, bo nie puści więcej ciśnienia po prostu. Nie ciśnienie, ale może wziąć zamiast 5 kubików 100 kubików. Tak? I nie chodzi tu o ciśnienie, tylko o chodzi o zużycie wody. Każdy wodowiec ma określoną przepustowość na godzinę, tak? Innej formy nie ma. Innej formy nie ma. Woda, proszę Państwa, dla normalnych osób to jest coś, co nie jest limitowane. W żadnym bezpiecznej ustawie. Czyli to już. I do celów normalnych, typowych, ona nie może być limitowana. Tak naprawdę. Czyli ten zapis, określenie maksymalnej ilości wody jest... Nie do końca jest martwy w naszych warunkach z tego tytułu, że każdy wodowiec ma nominalną przepustowość. Dwie wody, tak? Więc wody nie przepuści, tak? No nie wiem, ja będę chciał wziąć 10 litrów wody, to będę 10. A ja będę chciał 100 litrów wody, to tyle. Ale w jakim czasie? Ale na cele przemysłowo nie się z tego tematu, tak? Aha, na przemysłowo, no to... Ale to nie jest temat przemysłowa, tylko nasza, indywidualna, nie? No właśnie. I tu niestety nie możemy wprowadzać jakichś tam ograniczeń. Natomiast proszę Państwa, z doświadczenia wiemy z oszczyków wodomierzy, że ilość ścieków, jakie w ogóle nakładają w sieci kanalizacyjnej, proszę Państwa, to jest zużycie w granicach 3,5 metra sześciennego na połowę, więcej niż 1 metra na połowę. Więcej niż rok. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce tam w tym temacie? Nie widzę, proszę o rozpoczęcie procedury głosowania. Bo od Państwa nie zapadnięcie w uchwałę przedstawionej Światłana Piotra Wójcika. Proszę na system przeciw. Dziękuję bardzo. Głosowało 13 radnych, 12 było za, przeciw 0, 1 wstrzymujący się. Wiem, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Są to odpowiedzi na interpelacje. Odpowiedzi złożone na interpelacje i wnioski zostaną udzielone w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Kto w sprawach wolnych woli chce zabrać głos? Poproszę. Pan Wójt ma coś wolnych wnioska? Mam. Znaczy, jeśli można, to dwie sprawy. Pierwsza sprawa, którą chciałem wyraźnie wyartykułować,
To jest sprawa Ośrodka Zdrowia Niegardowego, o której żeśmy już dosyć wyczerpująco rozmawiali na poprzedniej komisji, na której była delegacja mieszkańców. Była obecna pani radna. Wielokrotnie rozmawialiśmy też z sołtysem. I nie wiem skąd rodzą się plotki w Niegardowie odnośnie przyszłości tego ośrodka. Ja chciałem wyraźnie podkreślić, że ani ja, ani Rada Gminy nie ma żadnego zamiaru likwidacji, a teraz wczoraj pojawiły się plotki sprzedaży tego budynku. Ja proszę Państwa powiem tak, że ja mam moc innych obowiązków i moi współpracownicy też, a wczoraj odebrałem chyba 4 albo 5 telefonów z Niegardowa w tej samej sprawie. Proszę Państwa, kto zechce zrozumieć tą naszą decyzję, nasze wypowiedzi, czy moją wypowiedź, zrozumie. A kto nie będzie chciał, to po prostu nie zrozumie. Nie ma zamiaru sprzedawania ośrodka zdrowia. Rada nie miała wpływu na likwidację gminy w Niegardowie, bo też ten temat wraca. Rada nie miała żadnego wpływu na likwidację punktu pocztowego. Rada ma wpływ na to, czy ten ośrodek będzie działał, czy nie będzie działał. I tutaj wspólnie podjęliśmy decyzję, że ten ośrodek będzie działał i chcemy i robię wszystko, żeby ten ośrodek spełniał obecnie wymagane warunki. Proszę Państwa, na logikę wystarczy stwierdzić fakt, że w tej chwili na ukończeniu są prace związane z przebudową schodów i z montażem windy. Ta inwestycja kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc nie wiem, kto poważny z Państwa, albo mówi o sobie, inwestując pieniądze w budynek, podjąłby decyzję jego sprzedaży. Więc mówię, to są jakieś plotki wyssane z palca, krążące po Niegardowie. Ja jeszcze raz, chcę powiedzieć jeszcze raz, że będę robił, czy będziemy i będę robił wszystko, żeby pozyskać środki zewnętrzne na remont tego pomieszczenia. O kosztach tutaj mówiłem. Jeśli się uda pozyskać środki zewnętrzne, remont tego ośrodka będzie przeprowadzony szybciej. Jeżeli to będziemy realizować z własnych środków budżetowych, remont tego ośrodka potrwa dłużej. Proszę Państwa, żadna miejscowość, w tym Niegardów, nie zostali pozbawieni dostępu do lekarzy. Jest Biurków, są Wędkowice, jest Wierzbno, przede wszystkim jest SPZOS w Proszowicach. Więc tutaj też takie argumenty, że mieszkańcy Niegardowa zostali pozbawieni dostępu, nie zostali pozbawieni dostępu. Są czasowe może utrudnienia w związku z tym, że ten ośrodek na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. I ja myślę, że ja już po prostu nie będę się starał w miarę możliwości czasowych tłumaczyć tym ludziom, ale proszę Państwa, to się już zaczyna robić takie no niezbyt przyjemne, ciężkie. Mając na uwadze, już wiem, że pani radna gdzie może to informuje, pan sołtys również i macie te same informacje i tak samo informujecie. Uważałem, że jeśli była delegacja w jakiś sposób chyba, nie wiem, wybrana, delegowana przez mieszkańców i usłyszała te informacje dokładnie w ubiegłym tygodniu we wtorek, to myślę, że temat na razie powinien się skończyć. Natomiast ja widzę odwrotny skutek, że ten temat jest dalej nakręcany, nie wiem po co. Jeszcze raz powtarzam, że ten ośrodek jest planowany do remontu w zależności od posiadanych środków finansowych. Tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o ośrodek zdrowia. Ja współczuję pani radnej, panu sołtysowi. Informacji dotyczących tego ośrodka powiem, że informuję tak, jakie są nasze plany, nasze zamierzenia. I druga, ostatnia rzecz, szanowni Państwo, wpłynęło pismo Zarządu Powiatu Proszowickiego o dofinansowanie inwestycji przebudowy mostu w Rzędowicach, powiem w skrócie. Ta inwestycja jest realizowana i chyba już jest bliżej finiszu. Tutaj Zarząd Powiatu zwrócił się
Proszę. Zarząd powiatu zwrócił się z prośbą o współfinansowanie przedmiotowej inwestycji w wysokości 200 tysięcy złotych. Ja powiem tak, że w innej sytuacji na pewno państwa bym namawiał, żeby zarządowi pomóc, bo wielokrotnie żeśmy pomagali. Nie odżegnujemy się od tego, że w przyszłości również będziemy starać się finansowo wspomóc powiat. Natomiast proszę państwa, należy mieć na uwadze, że być może byśmy znaleźli te pieniądze, ale zaistniały fakty, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Mamy do przebudowy, do remontu dwa mosty na drogach dojazdowych do Pól. Mówię o Muniaczkowicach, które tam został tak zabezpieczony, żeby ludzie mogli dojechać do Żniwa. Nieprzejezdny most jest w Piotrkowicach Wielkich. Te mosty wymagają remontu i to jest tak na dzień dzisiejszy szacunkowe kwoty to są około 120-150 tysięcy złotych. A największą rzeczą, którą nie byliśmy w stanie przewidzieć, to jest osuwisko w Piotrkowicach Wielkich, gdzie my nie potrafimy powiedzieć, myśmy to szacowali na jakieś 2-3 miliony złotych, natomiast z tych rozmów, które przeprowadzamy w celu zabezpieczenia, myślę, żeśmy się pomylili o milion lub dwa oczywiście w górę. Będziemy się starać o środki finansowe, o pomoc pana wojewody, urzędu wojewódzkiego, ale te procedury trwają i teraz ja nie wiem, czy my nie będziemy musieli częściowo przynajmniej zabezpieczyć środków, żeby zabezpieczyć drogę, a przede wszystkim zabezpieczyć dwa budynki mieszkalne, w stronę których to osuwisko się zbliża. Więc mówię o tym, że są rzeczy kosztowne, których nie byliśmy w stanie przewidzieć i w związku z tym wydaje mi się, że z przykrością muszę w tym momencie tej pomocy finansowej zarządowi powiatu odmówić. Proszę państwa, następna rzecz. Będę tutaj prosił pana przewodniczącego komisji i komisję drogową o ustalenie po obradach terminu spotkania się na komisji rolnictwa, komisji drogowej. Jest kilka tematów do omówienia, do przedstawienia i do podjęcia decyzji i również z uwagi na ten stan zagrożenia pandemicznego zauważyliście państwo, że już od półtora roku czy od dwóch lat nie spotykamy się na wspólnych sesjach z sołtysami. My staramy się poprzez państwa swoimi kanałami informacje przekazywać. Widzę potrzebę spotkania się z sołtysami. Takie spotkanie na wiosnę było, więc ja sobie tutaj ustalę z panem prezesem, bo jest kilka tematów takich do omówienia też tutaj na spotkaniu z sołtysami i termin określimy sobie tu z panem prezesem już po dzisiejszych obradach. Ja bym miał tyle odnośnie takich spraw bieżących. Dziękuję bardzo. Ale w sprawie bieżących chciałbym zabrać ten głos, poproszę. Nie widzę, moi drodzy. Ponieważ nie macie państwo już żadnych pytań, zamykam posiedzenie dzisiejszej Wielkiej Rady Gminy Koźrusza. Dziękuję za przybycie, na szczere wypowiedzi. Dziękuję bardzo.